Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021 Challenge, odcinek trzeci. Słuchajcie, przetrwania tutaj w tych warunkach, czyli oczywiście w grze wieloosobowej właśnie w F1 2021. Słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście zróbcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam do udziału w odcinku trzecim F1 2021 Challenge. Słuchajcie, tak jak widzicie, no nie jest na razie nas tutaj zbyt wielu na serwerze, no ale oczywiście takie są warunki tych sesji wieloosobowych. Zaczynamy, słuchajcie, od Włoch. No, zobaczymy, słuchajcie, czy coś tutaj będziemy w stanie wywalczyć. Zaczynamy kwale, oczywiście jednookrążeniowe. No i oczywiście jest to pierwsze Grand Prix tutaj z tego challenge'u. Pamiętamy oczywiście, że skupiamy się przede wszystkim tutaj na tym, żeby dojechać, zdobyć jakąś tam rangę, słuchajcie, wyższą. No i oczywiście wtedy dopiero będziemy rozmawiać dalej. No, pierwszy sektor na fiolecie jest. Zdjęte już, co prawda. No, jest i drugi sektor. No, można było lepiej. Tutaj z Ascari wyjść, no ale zobaczymy. Oczywiście, jak to się będzie przedstawiało dalej. Jeden 23. No, naprawdę powinniśmy tutaj schodzić poniżej 1.20, więc ten pierwszy przejazd, no szczególnie ten pierwszy sektor, ja podejrzewam, że tam naprawdę sporo stracone czasu. Dobrze, jak to się przedstawia? Jest pole position, 1.3 nad drugim. Tutaj, no o dziwo, zobaczcie, mamy też na serwerze tutaj polskiego kierowcę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaczynamy, słuchajcie, także pierwsze Grand Prix tego challenge'u dzisiaj. No i oczywiście zobaczymy, słuchajcie, czy no, będziemy w stanie dowieść to pole position. Oczywiście konfiguracja samochodu za wiele tutaj nie daje, nic nie możemy zmieniać, więc można śmiało przejść do ścigania. Na razie czterech kierowców na torze, także można powiedzieć niewiele, każdy punktuje, no ale oczywiście już to podium w jakimś tam stopniu jest zagrożone. No, wolałem przepuścić tutaj. No, możemy oczywiście poczekać na DRS. Ważne, żeby nie popełniać tutaj błędów.
No, ładnie uciekliśmy teraz powyżej sekundy. Aj, no tutaj duży błąd, stracona ta pozycja, no ale tam uważaliśmy, żeby też nie dostawać tutaj niepotrzebnie jakichś ostrzeżeń. No teraz to my będziemy mogli posiłkować się DRS-em. Aj, niestety, pierwsze ostrzeżenie. No i niestety, błąd w Ascari. A i no nie udało się poprawić na koniec, niestety. 1,29, także no tam pół sekundy musiałoby być do poprawki. No ale dobra, no pierwszy challenge można powiedzieć zaliczony prawidłowo. Mamy to, mamy wygraną tutaj. No i zobaczymy oczywiście jak ten challenge dalej będzie przebiegał.
Dobrze, tyle wystarczy, jeżeli chodzi o naszą cieszynkę. No, na razie nic nam tutaj niestety nie chce urosnąć przez te ostrzeżenia. Troszeczkę powinniśmy przyjąć tryb jechania gdzieś na końcu, no ale wiadomo, że to są błędy gdzieś wynikające po prostu z jazdy. No i zobaczymy, zobaczymy. No naprawdę, oby się chociaż troszeczkę udało podnieść ten znacznik. Naprawdę chciałbym tam zobaczyć srebro na przykład. No ale oczywiście wszystko przed nami. Ważne, żeby nie dostawać tych kar. No ale tak jak wiecie, łatwo się tylko o tym mówi. Dobrze, znowu nas wywaliło z sesji. Zaraz zobaczymy, do jakiej dołączymy. Ok, to chyba nie jest ta. Tak, dokładnie. Przerzuciło nas, słuchajcie, do jakiejś innej sesji teraz. Więc zobaczymy, na jakim w ogóle etapie, bo widać, że to jest wyścig, czyli pewnie tryb obserwatora i będziemy musieli poczekać. Mówiłem już o tym przy okazji tych ostatnich też odcinków, że niestety tak się dzieje, czyli w momencie, kiedy nasza ranga w jakimś stopniu ulegnie zmianom do góry, do dołu, no to niestety mamy taką sytuację, że po prostu wywala nas z sesji. Wtedy jest tak jakby można to odebrać, że no albo mamy za niską rangę, albo za wysoką, żeby ścigać się na przykład z tymi, z którymi byliśmy na przykład podczas pierwszego Grand Prix tego challenge'a. No na szczęście wrzuciło nas w sesję, która się w miarę za chwileczkę będzie normowała, czyli można powiedzieć, że niedużo będziemy musieli poczekać na jej zakończenie. Nawet już praktycznie możemy przechodzić dalej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak, postęp już mamy max, natomiast ta ranga jeszcze jest tutaj do zrobienia. Przy okazji mogliśmy sobie podejrzeć na czasy, 1:25 w Australii. No i oczywiście za chwileczkę zobaczymy, co dalej. Mamy tutaj 2, 4, 6 graczy w tej chwili na tym serwerze, więc można powiedzieć, że troszeczkę więcej niż w tamtym, no ale oczywiście wszystko jest możliwe, słuchajcie. Miejmy nadzieję, że przejdzie to płynnie. Na razie dwóch mamy tutaj kręcących się na serwerze. Zobaczymy, czy to przejdzie, czy nie przejdzie. Czekamy, czekamy cały czas. No dobra, coś tam się ruszyło. No i teraz zaraz zobaczymy, czy będziemy w sesji, czy też w tej sesji nie będziemy. Znowu mamy dołączenie do sesji. No coś to długo już trwa to dołączanie do sesji, więc pewnie będzie błąd. O, dokładnie tak. No i słuchajcie, wywaliło nas oczywiście do strony głównej F1 2021. No i teraz zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Monaco, czyli to jest ta sama sesja? Już nie wiem naprawdę. W tej chwili tutaj trzech kierowców. No i zobaczymy. Monaco, także lubiany widać tor tutaj, słuchajcie, w grze wieloosobowej. No i zobaczymy. Będziemy oczywiście mieli szansę się tu zmierzyć. Dobrze. Tutaj akurat konfiguracja dla naszego auta dosyć prosta. Ok, paliwo zmniejszone na maksa. Ok, możemy jechać. No i dobra, słuchajcie, zaczynamy kolejne kwale jednookrążeniowe. Aj! I niestety. Możemy już opuścić sesję. Po pierwszym tutaj zakręcie możemy już tą sesję opuścić. Unieważnienie. No, niestety, tak czasami bywa. No, ale tutaj jeszcze jeden kierowca robi normalnie czas. No i zobaczymy, słuchajcie, no, trzech na serwerze. Więc walka będzie naprawdę
bardzo, bardzo zacięta. Oczywiście miejmy nadzieję, że ta sesja będzie się tym razem rozwijała, bo oczywiście to, że nas wywaliło, nie zależy ani od sprzętu, ani od sieci, tylko niestety gra sama uznaje, że w danym momencie, na danej sesji nie powinniśmy jechać. To jest ciekawe zjawisko. ABZ, można tak by było to przeczytać. No, za chwileczkę będzie kończył to kółko, no i zobaczymy, słuchajcie, naprawdę zapowiada się ciekawie. Miejmy nadzieję, że będziemy startować z końca, bo tutaj naprawdę ważne jest, żeby faktycznie nie unieważniać i nie mieć żadnych dodatkowych przykrości na torze. 1.23.0. Nie powinno być problemu z osiągnięciem takiego czasu. No ale oczywiście jest to Monako. Wszystko się może zdarzyć. Słuchajcie, wszystko jest możliwe. Dopóki karty w grze. No i zaczynamy. Zobaczymy. No tak, na szczęście jesteśmy na końcu. I zaczynamy, słuchajcie. Grand Prix numer 2 tego challenge'u. Monako. No a my już oczywiście zaliczyliśmy pierwsze ścięcie, nie mogło być inaczej. Okej. Dobra, pierwsze, dosyć srogie uszkodzenie. Teraz oczywiście ważne, żeby doczłapać się do alei serwisowej i to wymienić jak najszybciej. Jazda na tym torze kompletnie z uszkodzeniami, jak pamiętacie, no, jest tragiczna. Dobra, teraz niestety z uwagi na to, że mamy samochód z tyłu, najlepiej zrobić taki manewr ucieczki, sugerowania, że właśnie zjeżdżamy. Niestety druga opcja mogłaby się skończyć tutaj tragicznie. No i dobra, możemy jedynie, słuchajcie, jechać i mieć nadzieję, że na tyle samochody przed nami będą popełniać błędy, że może się uda dogonić, aczkolwiek nie zostało wiele okrążeń. A praktycznie połowy toru, bo już są w drugim sektorze przy naszym wyjeździe. 25 sekund, no i zobaczmy, słuchajcie, naprawdę postaramy się troszeczkę przyspieszyć. Będziemy walczyć oczywiście tutaj o fastest lapa. Jedyna rzecz chyba, która nam została do zrobienia. Troszeczkę odzyskaliśmy, ale to jest oczywiście dużo, dużo za mało.
No, bliziutko tej ściany było teraz. No, jedyne co mogliśmy zrobić, fasty slap, fasty slap, fasty slap. Po prostu. Za duża niestety strata, żeby dogonić. Przynajmniej jeszcze ze dwa kółeczka by się nam przydały tutaj, żeby móc to zrobić. Tak to niestety bez szans. No, nie zobaczyłem jak to wygląda, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo. Czy coś wzrosło? Chyba nic. Chyba nic. No dobra. Będziemy walczyć dalej. Zobaczymy, co nas czeka jako trzecie Grand Prix. No drugie można uznać, słuchajcie, za udane. Jest podium, więc akurat, no oczywiście w przypadku, kiedy jedzie aż tak mało tych kierowców, no można mieć tutaj różne uwagi. No ale nie mamy żadnego DNF-a. Jedziemy dalej. My oczywiście cały czas gdzieś tam staramy się, żeby ten wynik był. No ale mówię, no to był akurat taki tor, że faktycznie jeden jedyny błąd i niestety skończyliśmy. Znowu dołączanie do sesji. Znowu będziemy patrzeć, gdzie tutaj tym razem zostaniemy wyniesieni. Znowu jakaś nowa sesja, słuchajcie. No i tak właśnie to wygląda w grze wieloosobowej. No, miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo naprawdę, no zobaczcie, staramy się już tutaj przeprowadzić trzecie Grand Prix, a już praktycznie drugi raz zostaliśmy wrzuceni gdzieś w tryb obserwatora. Na szczęście, mówię, gdzieś tam za każdym razem jest to oczywiście ostatnie okrążenie, no ale to też swoje trwa, jeżeli oczywiście musimy po prostu poczekać na naszą kolej tutaj, żeby móc cokolwiek zdziałać. Tak to wygląda, zobaczmy. No, USA, czyli tor też bardzo ciekawy, trudny, jeżeli chodzi o te limity.
No ale jak widzicie, tutaj sesja się zakończyła. Też niewielu graczy w tej sesji, także to też jest zupełnie niezrozumiałe, że zamiast naprawdę połączyć po prostu te 5 sesji w jedną, żebyśmy naprawdę mogli się pościgać, nie wiem, w 15, no to tak to właśnie wygląda. Tutaj na razie nic się nie zmienia. Ciekawy jestem, co w przypadku, kiedy no, będziemy oczywiście starali się po prostu nie dostawać tych kar za te limity. No i miejmy nadzieję, że dzięki temu po prostu ta ranga troszeczkę się zwiększy, bo naprawdę na to liczymy. Na razie różnie z tym bywa. Hiszpania. Niech będzie Hiszpania. No, zostało nas dwóch na serwerze, także jedyne co jeszcze można liczyć na to, że anuż ta sytuacja po prostu ulegnie zmianie. No ale wiadomo, że sesja po prostu ileś tam czasu musi pochodzić. Kilku jak wyrzuci, to może dołączy do tej sesji. No takie są niestety realia. I tak to wygląda. Dobrze, jest gotowość. Oczywiście można by było poczekać jeszcze na kogoś. No ale jak widzicie, tak jakby gra zrównała naszą rangę i na razie jest nas dwóch tutaj. No ale miejmy nadzieję, że po prostu podczas wyścigu ktoś dołączy, aczkolwiek może być różnie. No zobaczymy, zostało 30 sekund. Na razie jak widzicie, nikt nie dołącza do sesji i naprawdę no też wyścigi w dwóch kierowców no takie są dosyć specyficzne. No ale cóż, słuchajcie, zaczynamy w takim razie kolejne Grand Prix. No ktoś tam jeszcze dołączył. Dobrze, konfiguracja. Dobra, jeszcze tak szybko rzucę okiem, ale nie, nie zapowiada się, a nie, są jakieś tam szanse na deszcz. No nic, dobrze, jedziemy, słuchajcie, nasze okrążenie jedyne, jeżeli chodzi o kwalifikacje do trzeciego Grand Prix tego challenge'u. No i za chwileczkę się okaże, jak to wygląda. Pierwszy fiolet. Drugie fiolet. No i się posypało tu na końcu. No nie, 1.17.2, także. Także mocno, mocno, mocno jeszcze do poprawy ten czas. Powinno być dużo, dużo lepiej. Dobra, no i za chwileczkę zobaczymy, czy jedziemy we dwóch, czy jest nas tutaj ciutkę więcej. Dobrze, tutaj nic się nie da zmienić. Nie, jedziemy we dwóch. Jedziemy we dwóch. Hiszpanie. Ok.
Dobra, pierwsze kółeczko spokojnie, 1,21,4. Jeden 17,8. Drugie kółeczko, no już ta przewaga jest w miarę bezpieczna. Na razie bez żadnych kar i to na to przede wszystkim tutaj powinniśmy uważać. No, łatwo tutaj unieważnić. Na szczęście się udało. No, jeszcze dwa kółeczka. Tak naprawdę. Ha! Się zapatrzyłem, mówię. Spin na torze, a tu proszę. W naszym wykonaniu również spinalla. No i teraz trzeba będzie mocno uważać na te opony. Na pewno dostały w kostkę.
No, udało się jeszcze na koniec tutaj poprawić tą czasóweczkę. No i słuchajcie, Grand Prix numer 3 dobiegło końca. Hiszpania, mamy na razie naprawdę wyniki 3-0 w challenge'u. Także nawet jeżeli nie uda nam się przy okazji następnych Grand Prix zaliczyć tutaj również jakiegoś dobrego występu, no to oczywiście wtedy i tak mamy challenge zaliczony na pewno pozytywnie. No oczywiście liczymy cały czas, że może sytuacja tutaj z kierowcami ulegnie zmianie za chwileczkę. Zobaczymy, czy znowu trafimy do tej naszej sesji, czy do jakiejś innej. No dalej mamy, okej, teraz trzech kierowców, jeżeli chodzi o tą sesję, czyli no tutaj jak widzicie już nie mieliśmy żadnej zrzutki, czyli dalej jedziemy w tej samej sesji. No zobaczymy za chwileczkę. Aczkolwiek tak, Francja, no czy na Francji uda się pojechać w taki sposób, żeby nie dostać kary za limity, no to się wszystko okaże w praniu. Szybko poszło, szybko rozpoczynamy, słuchajcie, kwalifikacje do czwartego Grand Prix Challenge'u w F1 2021, odcinek trzeci, przypominam, no i za chwileczkę zaczynamy. Francja, zobaczmy, o, jeszcze deszczowo, proszę bardzo, jeszcze deszczowo nam się tutaj porobiło. No, będzie ciekawie. Nie mamy wyboru. Zobaczymy oczywiście, czy w ogóle ten setup tutaj cokolwiek pomoże. Raczej w to wątpię. No ale cóż, słuchajcie, w deszczu też trzeba jeździć. Też trzeba ćwiczyć. Nawet nie najgorzej, muszę przyznać. Mogę skręcać. Pierwszy sektor na fiolecie, ale to chyba jakiś przypadek. No to już nas mocno wywiozło. Tutaj już nie było aż tak sympatycznie na tej szykanie. No zobaczymy. Drugi sektor niby na fiolecie. Jeden 44-3. No gdzieś to trzeba zapisać. Zobaczymy w ogóle, czy to faktycznie da nam tutaj cokolwiek. Słuchajcie, bo ciężko mi powiedzieć, czy to jest dobry czas. Raczej stwierdzam, że nie bardzo. No ale cóż, no ale cóż. No, dostajemy masę przy okazji tych dodatkowych punktów, ale tak jak widzicie, naprawdę w pewnym momencie już ten, można powiedzieć, poziom bardzo, bardzo powoli rośnie. Wręcz, no, można by było powiedzieć, że zatrzymał się w czasie. No i mamy, słuchajcie, Francja, proszę bardzo, teraz już zupełnie inne warunki. Praktycznie ścigamy się na sucho. No, miejmy nadzieję, że uda nam się to naprawdę przejechać bez żadnych tutaj potrąceń limitów. Czterech już kierowców, słuchajcie, naprawdę z dwóch zrobiło się czterech. Miejmy nadzieję, że ta tendencja będzie cały czas rosła.
Aj, i już nas tutaj wyfrunęło na drugą stronę. Duży błąd. Duży błąd. Można było tam troszeczkę odpuścić. I już mamy na dzień dobry stratę. Troszkę ten setup, on się, słuchajcie, naprawdę nieźle trzymał na deszczu. Natomiast tutaj jest chyba zbyt giętki. No ale cóż, słuchajcie, jedziemy, żeby po pierwsze dojechać. Żeby faktycznie nie zdobywać tutaj żadnych kar za limity, ani ostrzeżenia. Zobaczymy, czy to się uda. I znowu, słuchajcie, ten sam błąd. Naprawdę ten setup jest taki za bardzo fruwająca ta maszyna jest na tym torze. No, nieważne jaki bieg, słuchajcie, i tak ten bolid po prostu fruwa. No, trzeba uważać. No i teraz to naprawdę nie będzie ciekawa jazda. No, musimy to dojechać. I tu już było gorąco, naprawdę, mimo tej uszkodzonej części, ale naprawdę nie jest nic kolorowego.
coś tam odrabiamy, ale uszkodzenia są naprawdę dosyć wysokie. No i to jest ten zakręt, na który naprawdę tutaj trzeba mega uważać. Gdzieś tam przyzwyczaiłem się, słuchajcie, żeby to robić tak, ten zakręt na ostro, bez zdejmowania nogi z gazu, ale niestety nie jest to chyba wykonalne. Kwestia chyba wyćwiczenia jeszcze większego. No, już tutaj naprawdę bolid miał ochotę sobie pofrunąć. A my musimy tutaj jeszcze zrobić jedno kółeczko. No słuchajcie, trzeci raz dokładnie wydarzyło się to samo. Już teraz troszeczkę szybciej uratowaliśmy ten bolid, ale no, trzeba będzie pomyśleć nad zmianą tego setupu, bo po prostu jakbyśmy w ogóle nie mieli trakcji. Nie zawsze ten bolid reaguje na nasze ruchy tutaj, kierownicy. No i mamy przed sobą już ostatnie kółko na szczęście we Francji. No niestety zapowiada się, słuchajcie, na wynik 3-1. Po pierwsze poza podium, po drugie tyle błędów, że trudno ten występ zaliczyć do udanych. Więc niestety, no trzy wyścigi, trzy Grand Prix mamy zaliczone pozytywnie i niestety Francja okaże się dla nas tutaj. Jeszcze musimy dojechać. No naprawdę ledwo uratowałem. Dobrze, ale dojechaliśmy to. Nie dostaliśmy żadnego ostrzeżenia. To jest najważniejszy sukces, bo we Francji naprawdę przyznam się szczerze, że zawsze sprawiało mi to bardzo duże kłopoty. No ale na razie może się okazać, że Francja spowoduje, że nam troszeczkę tutaj pójdzie do góry taranga. Za chwilę to zobaczymy. Nie. Nic kompletnie nie drgnęło. Tak jakby się zawiesiło to postępowanie tutaj. No zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie. No dobrze, kochani, zostało nam tak naprawdę jeszcze jedno Grand Prix, aczkolwiek już widzę, że wywaliło nas, a nie, zobaczcie, mamy dwóch, czterech, pięciu kierowców, no już tylko trzech.
Już tylko dwóch? No i jeszcze Abu Dhabi, wybrane. Szkoda. A jednak Meksyk. No dobrze, niech będzie. Słuchajcie, ostatnie Grand Prix tego challenge'u. Odcinka numer 3, także Meksyk na koniec. No, zobaczmy, co w tym Meksyku będziemy w stanie zrobić. Szybciuteńko ustawienia. I za chwilę ruszamy. Zobaczymy, co tutaj mamy. Co tu można wykorzystać. Niech będzie, dobrze. Oczywiście paliwko i możemy ruszać. No, wywaliło nas strasznie, bałem się tego. Tam unieważnienie poszło. No dobrze. Wyścig przed nami, ostatni. No i zobaczymy, co ten Meksyk nam tutaj przyniesie. Miejmy nadzieję, że dojedziemy bez żadnych unieważnień. Na razie pogoda słoneczko, więc można jechać jak najbardziej. Niewielu nas na torze, no ale słuchajcie, niestety, taka jest właśnie wieloosobówka. Może być nas 20, może być nas dwóch. Takie są widełki. No naprawdę nie wiem, na co czekamy.
No niestety. Unieważnionko. Dobra, zaczynamy już przedostatnie kółeczko. No i zobaczymy. Słuchajcie, na razie, no niestety mamy to jedno ostrzeżenie. Miejmy nadzieję, że nie zostanie nam nic zabrane z tego powodu. Dobra, mamy wyniki, słuchajcie, challenge 4-1 dzisiaj w odcinku trzecim, no oprócz tej zepsutej Francji naprawdę można powiedzieć, że tutaj wszystko się udało, aczkolwiek też nie mieliśmy za wiele możliwości, gdzieś tam na początku jeszcze ta walka była oczywiście, no a w tej chwili no to już troszeczkę inaczej wygląda. No cóż, tak czasami bywa, słuchajcie, na to nie mamy wpływu. Tak jak wiecie, są to bardzo spontaniczne odcinki, czyli wchodzimy i tak naprawdę
jesteśmy uzależnieni od tego, co w danym momencie tutaj zostanie podyktowane. Nie mamy tak naprawdę tutaj żadnych możliwości, żeby to w jakikolwiek sposób poprawiać. No dobrze, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie Was zapraszam do udziału w odcinku numer 4. Słuchajcie, z F1 2021 Challenge. Oczywiście tutaj mam nadzieję, że będzie się to po prostu cały czas rozwijało i te sesje po prostu będą zawierać bardzo dużą ilość różnych kierowców, różnych graczy. No słuchajcie, dobrze, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!